Cześć, tu Pudelek. Ja nazywam się Michał Dziedzic, a dziś w studiu razem ze mną redaktorka PAF. Hej. I redaktor Droppa. Cześć. Porozmawiamy o wszystkich sylwestrowych skandalach, które zapewniły nam szampańskie wejście w nowy rok. Playback, piersi wypadające z sukienki i orszak niedźwiedzi polarnych. Działo się. Witamy serdecznie w nowym roku. No hej. Wszyscy żyją. Okej, widzę, że entuzjazm tutaj jest niebywały z waszej strony. Nie. Koni komu, pytanie nie oderwały. Rączki całe, nóżki też. Jak spędziliście Sylwestra? Oglądaliście któryś z wielkich koncertów telewizyjnych? Wiesz co, ja widziałem dopiero 1 stycznia, bo Sylwestra spędzam akurat poza pracą, aczkolwiek dyżurowałem od 8 rano w niedzielę, więc fantastyczny after to, bo muszę wam powiedzieć, naprawdę bawiłem się niesamowicie. I tak jak przeglądałem te wszystkie wydarzenia, szczególnie galerie zdjęć, które już były wtedy w naszych agencjach paparazzi, to już trochę żałowałem, że nie oglądałem tego na żywo, w sensie to jest jakoś tak, nie wiem, takie na wskroś polskie są te wydarzenia, takie biesiady trochę. Masa kasy w to wyłożona i za takie pieniądze wydaje mi się, że można by naprawdę coś fajnego zmontować, a tam jest tak... Jak? Tak od przedszkola do Opola troszkę. Przestań szkalować Polskę i Polaków. Ale nie, ja mówię, że to jest właśnie takie fajne i dlaczego na przykład ja planowałbym w przyszłym roku, żeby faktycznie zostać i spędzić na przykład właśnie Sylwestra, żeby mój przyszły Sylwester był Sylwestrem marzeń z dwójką na przykład, bo nawet samo oglądanie tego, co się działo po tym wydarzeniu dostarczyło mi masę rozrywki. Więc nie wiem, czy nie powiem wszystkim znajomym w przyszłym roku, ej, wypchajcie się, ja tutaj mam kogo? Ja tu mam Maję Chyży, mam Marinę i mi to absolutnie wystarczy do szczęścia. I Edytę Górniak. Czego trzeba więcej tak naprawdę? A ty, Paw, oglądałaś? Ja przyznam, że miałam w zeszłym roku Sylwestra pod kołderką i z herbatką i odliczałam z Polsatem do 12:00. Ale tak nie przyglądałam się. Dopiero następnego dnia sobie obejrzałam relacje, przeczytałam, co się u nas działo na Pudelku i naprawdę noc marzeń pana Playbacka, myślę. Tak, naprawdę się dużo rzeczy działo i przez tydzień właściwie mieliśmy o czym pisać. Nie wiem jak u was, ale mój TikTok i feed na TikToku żyje po prostu tym wydarzeniem i kilkudziesięcioma wpadkami, które tam się odbyły. Fantastyczne rzeczy. Od czego zaczniemy omawianie tych wspaniałych wydarzeń? Tyle do wyboru. Pamiętacie, kojarzycie taki, Jezus, to na TVN-ie chyba kiedyś leciał mini playback show? A tak. Oj, to mini playback show, no to można podpiąć Alana Krupę, Maję Chyży, Zenek Martyniuk, tam każdy. I to jest w ogóle jazda, bo ludzie byli absolutnie oburzeni, że no... Za takie pieniądze. Tak, no, i to jeszcze na playbacku, jak śmiał. Dokładnie, jeszcze Polsat może się wykpić, jakby u nich coś takiego się działo. Aczkolwiek o Polsacie nie głośno było akurat, że ktoś tam z playbacku ciągnął. No ale umówmy się, telewizja prywatna wykłada swoją kasę, niech robią sobie co chcą. To jest kwestia tego, czy będą mieli widzów, czy nie. No ale telewizja publiczna wykłada jednak za kasę, która również jest pieniędzy w kieszeni. I się okazuje, że ci artyści, którzy za grube pieniążki tam występują, nie mogą nawet wystąpić na żywo. Mało tego, nie występują nawet ze swoimi piosenkami, co mnie właśnie strasznie ciekawiło, tak, że większość tych artystów tam nie była po to, żeby wystąpić ze swoim repertuarem, tylko jakiś mashup, zróbmy coś, co teraz jest modnego wśród młodych. Czego teraz młodzi słuchają? Zaśpiewajmy coś z TikToka i w ogóle Wednesday Addams zróbmy i będziesz szałpał, po prostu będą świrować. A tam wydaje mi się, jeszcze najbardziej mi się podobały krzyki tych artystek, które tak, ręce do góry, śpiewajcie ze mną, a tam nikt nie wiedział, co one śśpiewają, bo to po prostu jakaś, no mówię, no ewentualnie... Dajcie nam oczy zielone, a nie jakieś piosenki z TikToka, halo. Boże. I jeżeli chodzi o ten playback, o festiwal playbacku, no to... generalnie mam wrażenie, że większość tych wykonów w TVP było z playbacku, ale jeżeli chodzi o dowody, to tutaj mamy ewidentny odgroma. W przypadku Zenka Martyniuka, który śpiewał właściwie nie śpiewając, tak. Może jest nie wiadomo brzuchomówcą. Może rzeczywiście, no nie znamy talentów Zenka, tak? Ale może tam jest... oczy zielone brzuchem byśmy. Ale to też jest super sprawa, bo w momencie, kiedy przyłapały go
jego kamerę na tym, że jeszcze mu się nie zaśpiewało. A powinno. To też tam się zadziało wiele rzeczy w tamtym momencie. To musiało tak, jak wiecie, że wiele rzeczy musiało się zadziać, żeby do tego nieszczęścia doszło. Raz, że Zenek ten, tak pokracznie sobie kucał w tej norce tam swojej, bo to też jest, jak wiecie, jak są te sceny takie skonstruowane, że czasami za kulis koncertów można oglądać, tam bodajże Lady Gaga tak pokazywała, że zanim wychodzą z tych takich platform wyjeżdżają, to ta platforma już i tak jest trochę na takim podwyższeniu, że tam zazwyczaj artysta tam się chowa na takich kuckach, no to my mamy tego Zenka takiego kucającego. Mało tego, nikt z nas nie powinien tego widzieć. Operator kamery tam nigdy nie powinien wylądować, bo to o to chodzi, że artysta wjeżdża w ogóle, wow, gdzie on był. Nie chcemy widzieć tego od kuchni, no szczególnie w momencie, gdy ten występ się wydarza, tak? Może jakby za 10 lat dokumentu o życiu i karierze Zenka Martyniuka, to może wtedy to byłby odpowiedni moment, żeby taki materiał wyciągnąć, ale nie, widzimy tego rozkraczonego Zenka. Leci już jego wokal, a on takie jeju. Fantastyczna sprawa. Podobnie było z Mają Chyży, która też tak się roztańczyła, że właściwie zapomniała, że powinna udawać, że śpiewa. I ona się dobrze bawiła na swoim. Ta muzyka leciała. Ale no, mikrofon nie był gdzieś w okolicach jej ust, tylko no, gdzieś tam podskakiwał sobie w rytm muzyki. Fajnie, więc zgubiła ich po prostu dobra zabawa, bo i Zenek poszli na całość, tańczyli, zapomnieli o tym, że powinni udawać, że śpiewają. I czy można ich za to winić? No nie wiem. Po prostu TVP dostarczyło dobrą zabawę. Tak, nawet... Trochę was prowokuje, czekam, aż będziecie się kłócić ze mną. Nawet tym gwiazdom. Jeżeli chodzi o taką rozrywkę w postaci takiej, że się człowiek uśmiechnie pod nosem, no to absolutnie nie można tutaj odmówić TVP, że się postarało. Też na przykład wielki debiut wielkiego artysty, który do tej pory klubował tylko gdzieś tutaj w Warszawie, trochę DJ-ował. Alan Krupa. Miał być Feat Ed Sheeran. Miał być generałem. Alan Krupa, Vel Enso. Vel MC Enso? Okay. Enso, tak, to jest okay, tak, Enso. Pseudonim artystyczny. Dobra, miał być podpułkownikiem, został DJ-em i wystąpił u boku Edyty Górniak, swojej mamy. I nie tylko tam pomiksował za konsoletą, ale też wystąpił i poet Sheeranował troszkę. Tak, gdzieś tam poudawał do tego mikrofonu. Bardzo ładnie. Tak, to był taki wspaniały... Nie wiem, jak to nazywać. Medley, mashup. Tak. Jak idziecie do takiego tandetnego klubu, może nie będę tutaj... Od razu tandetnego. No dobrze, inaczej to ujmę. Jak idziecie na przykład do klubu Pomarańcza albo Energy 2000 i słyszycie miks, bardzo dziwny miks piosenek, który tak eklektycznie... się łączy w jedną długą, dziwną piosenkę. Tak. To było coś takiego właśnie. Taki niekończący się. Plus playback w wykonaniu Enso. Znaczy ja nie twierdzę, że on tego nie zmiksował wcześniej, bo jakby może to rzeczywiście jest jego praca i tutaj Edyta śpiewała, tak, jasne. Niewątpliwie to. Ale jeżeli chodzi o ten aspekt stricte wokalny. Wokalny. No tak. W wykonaniu Alana, no to tutaj playback... No wszedł mocno, ale bardzo też... mocno. I też autotune wszedł tak, mocno. Tak, to... Ale też bardzo właśnie może ciekawić dobór tych utworów do tego medleju wielkiego. Mianowicie, ani to nie były takie kultowe hity lat zamierzchłych, żeby wszyscy się faktycznie do tego bawili, ani to nie było coś na czasie, jak ci niektórzy tam próbowali coś potiktokować, cokolwiek. Nie, to były takie... zagubione perełki przeszłości circa 2013. I follow, luckily. Kto się wtedy ze mną bawił w hachu do tych utworów, ten pamięta. I miałem takie, skąd oni to... Dlaczego? Ale w sumie po co? Warto tutaj zaznaczyć, że Alan Krupa nie był jedynym DJ-em znanym, występującym na scenie TVP. Kto jeszcze swojego Zenka wyciągnął do występu? No Justyna Steczkowska wzięła Leona. Znacie Leona? Każdy zna rzeczywiście. Ale na przykład no, w porównaniu do występu Alana, myślę, że jednak Myszkowski tak był bardziej profesjonalny jednak. Tam były trochę rączki w górę, zróbcie hałas, ale jednak no, nie pchał się ograniczył na scenę. Ograniczył się do konsolety. Tak, no nie pchał się na tą scenę, gdzie no może ma głos, nie mówię, że nie ma, ale no na mnie. Może się jeszcze przekonamy. A może właśnie warto docenić odwagę Alana? Że wyszedł ze swojej strefy komfortu. No fajnie, super. Tak. Brawo za odwagę. Ale i jeden, i drugi syn niewątpliwie
na żywo, tutaj zaznaczmy, krzyczał: rączki do góry! A to było jak tutaj... się bawicie? Jak panę! Więc tutaj wielki wkład. Ja myślę, że Panieczki 2023 to jest, mają zaklepane już, tak, po prostu cały tur. Mogą, myślę, że na weselu też spokojnie mogą zagrać. Opanowana jest. A teraz idziemy na jednego. Ale wiecie co, to było super, że dwie diwy, które się nie lubią, mówiąc tak delikatnie, tak. Robiły sobie taki catfight, taki pojedynek. Właściwie Edyta Górniak o tym wprost powiedziała, że będzie rywalizacja i każdy chce się jak najlepiej zaprezentować. A myślicie właśnie, że to było tak, że się jedna dowiedziała, że druga bierze syna, ta druga powiedziała... Ja też. Ej, młody... Nie, no my o tym wiemy tutaj z naszych źródeł, świetnie poinformowanych, że gdy Edyta Górniak, która była później zakontraktowana na ten koncert, dowiedziała się, że będzie... Aha. Justyna Steszkowska z synem, oh, wow, była bardzo niepocieszona, oh, yes, bardzo zirytowana i ludzie z TVP dostawali telefony w środku nocy również z pretensjami. Tak to ujmę, tak. Więc no jak na diwę przystało, super, działo się, no ale w końcu gdzieś tam stwierdziła, że będzie sportowa rywalizacja i wystąpi na scenie. Wow. Bardziej, że wszystko było podpisane i nie dało się tutaj jakoś winąć z tej sytuacji. Mhm. No i Edyta Górniak, żeby zaznaczyć tutaj swoją wyższość, wyszła na scenę, a właściwie wjechała na scenę z orszakiem niedźwiedzi polarnych. Tak. No i co? What's good, Jusia? A Jusia tylko w kuli, tak? Jusia, tak, Jusia przyleciała kwiatkiem kosmicznym na scenę. No kto co lubi, kto jakie klimaty. Super. Mamy tutaj konflikt, budowanie, jak, trochę jak przed Fame MMA. Takiego suspensu, że tutaj będzie się działo, może będzie rozlew krwi na tej scenie w Zakopanem. I połamane mikrofony. Tak, a widzicie, no dostaliśmy show. Trochę playback show, ale jednak show. No, ale jednak show, tak. No dobrze, to na drugą nóżkę może Polsat. Mi najbardziej w pamięć zapadła wpadka Adama Zdrójkowskiego, który zapowiadając jeden występ, łączył się tam również chyba z social mediami tego całego Sylwestra Polsatowskiego, no i komentował zdjęcia, tak bardzo rozochocony, że o, co on tutaj nie widzi na tym tablecie, po czym jak kamera znowu, nie wiem co ci operatorzy tam w ten Sylwester też wyprawiali, zjechali trochę tak za plecy Adama, no i się okazało, że pan Adam tam nie może tych kolorowych obrazków, tylko zwykłych kartkę z tekstem, który czyta. Telewizja kłamie? Szok. Szok i niedowierzanie. Ale to też jest, to też jest w sumie niesamowite, nie? No bo jakby mu to się wyświetlało na tym tablecie, no to jakoś tak więcej mógłby tego wszystkiego pomieścić. Jakoś by to było tak zręcznie, no, mi się wydaje. Mógł sobie paluszkiem przesuwać. Ta kartka mogła wylecieć gdziekolwiek. Oni to na taśmę podklejali. Ja jestem ciekawy od strony technicznej, jak to wyglądało. Oni to tak drukowali na bieżąco, a może było wcześniej napisane. Tutaj to mam warstwy. To jest taka tajemnica po prostu. No myślę, że wcześniej. Myślę, że... No oczywiście, no kurde, błagam. Ja akurat pomaga. Tego nie widziałem na żywo, bo nie śledziłem. Dopiero później zobaczyłem wszystkie skrótowce, ale... Gdy zobaczyłem nagłówek, że nie uwierzycie, co miał na tablecie. Naprawdę mogło być dużo gorzej. Więc co innego w głowie, ale była tylko kartka na tablecie. Spokojnie, Adaś, nic się nie stało, nic się nie stało. Mogło być gorzej. Tak, chciałem powiedzieć, że u mnie na tablecie były w Sylwestra inne rzeczy grane, ale nie powiem tego, bo po co? Ale nie musiałeś pokazywać do kamery. Tak, na szczęście. Skoro tutaj rubasznie zaczęliśmy pewne wątki, to idźmy w to, dlaczego nie. Marcelina Zawadzka i jej bardzo kusa stylizacja, która, no widzicie, znowu o krok podczas od tańca, podczas... tutaj dzikich harców prawie spłatała figla, tak racja. I prawie była Janet Jackson, prawie. Case, prawie pokazana pierś. Tak, prawie jak w kultowym formacie Girls Gone Wild mogło się to skończyć i było na granicy. Ale na szczęście piersi nie wypadły. Nie wypadły. Nie, takiej wpadki chyba nikt w ogóle nie zaliczył. Nie kojarzę, żeby komuś rzeczywiście w Sylwestra coś wypadło. Tak. W ogóle podoba mi się, że nasza praca polega na tym, że mówimy, że piersi komuś nie wypadły. Albo wypadły. Ciekawe, jesteśmy po studiach, wbrew pozorom. No, jakby...
No dobra, nieważne. To refleksja może na wieczór przy herbatce. Dobrze, jeszcze był Jan Panasewicz, który nie zachwycił widzów. Oj nie, no. Mimo, że to jest Lady Punk, to jest kultowy zespół, to widzowie byli bardzo zawiedzeni jakością tego występu. No ale to już chyba i tak lepiej to, niż jakbym miał z playbacku ciągnąć. No, powiem, bo ten głos się zmienia. W sensie, no, zmienia się, tylko tam był taki płacisz, przechodzisz tam. No, Mariah Carey teraz to też już nie jest ta sama Mariah Carey, co x lat temu. Już tych wysokich not nie wyciąga tak fajnie, ale wiesz, no idziesz też zobaczyć tą gwiazdę, jak śpiewa swoje hity. No wiadomo, że no już nie ta forma, no to co? Ja bym na to totalnie przymknął oko. Moim zdaniem grzech zdecydowanie mniejszy, że coś tam nie poszło, niż jakby właśnie walić takiego playbacka a la Zenek Martyniuk. Bo też umówmy się, no melodie Zenka Martyniuka nie najbardziej skomplikowane na świecie i żeby do czegoś takiego musieć walić po prostu jakąś wiesz, ścieżkę ze swoim głosem, no to już jest żenada. Tak, no śpiewaj jedną piosenkę przez cały rok non-stop, to już też miało być dosyć. Też byście już żeby z playbacku ale to mi się w ogóle wydaje, że to wszystko to jest ta sama jedna piosenka. To jest wszędzie to samo. Jedna melodia, umówmy się. Ciekawe, że właśnie słuchamy od 20 paru lat, w moim przypadku przynajmniej tego samego. Jakby wciąż będzie to wałkowane, nie wiem ile, kolejne 20 parę lat? Oczywiście, że tak. Repertuar się nie zmienia za bardzo. No, jak coś się nie zepsuło samo, no to wiesz, po co naprawiać, nie? W TVP mam wrażenie trochę więcej się jednak działo. Oj, zdecydowanie tak. Tak. No, hello, gwiazda zagraniczna. Gwiazda zagraniczna, która namieszała najbardziej. Mm-hmm. Na początku miała być to Mel C. C. Mel C, nie B, tylko Mel B. A, B, C. Mel C. Tam nie jest znana. No widzicie, ja może jednak bardziej stanuję tą Mel C, dlatego tak subiektywnie. No dobrze, miała być Mel C, ale zrezygnowała po tym, jak usłyszała, co się wyprawia w TVP w kontekście społeczności LGBT+. I TVP zakontraktowało dosłownie last minute Black Eyed Peas. Które też, no jak każdy właściwie zespół, każdy artysta trzeźwo myślący wspiera tę społeczność, bo dlaczego miałby nie? Więc no, takie były różne spekulacje na temat tego, jak zespół wybrnie z tego wizerunkowo. No i wybrnął. I wydarzył się pewien happening. Tak, no na scenie, znaczy zanim w ogóle wystąpił zespół na scenie, to Tomasz Kamel, który zapowiadał zespół, powiedział, że wszystko, co się wydarzy na scenie, było ustalone. Także myślę, że oni tam już wiedzieli, że będzie bomba na scenie. I jak Black Eyed Peas się pojawiło, no to mieli na ramieniach tęczowe opaski. Tak, i to było straszne, ta zapowiedź Kamela. Mhm. I nie widziałem, żeby którykolwiek z prezenterów takie cięgi zebrał. Po którejkolwiek z prezentacji, no w komentarzach nawet wszedłem sobie na profil Tomka, który na pewno jest moderowany i tak ostro. No to tam ludzie nie przebierali w słowach, bo no, ciężko uwierzyć, żeby to rzeczywiście było zaplanowane i tutaj TVP nagle otworzyło się tak łaskawie na mniejszości. No ale musieli jakoś z tego wybrnąć. Wybrnęli, okay. Jak wybrnęli. No też Black Eyed Peas byli w pozycji, gdzie mogli dyktować warunki, nie? Było dosłownie za 5:12, tak, dosłownie ten semestr, gdy ich to sprowadzano. I założyli te opaski, okay, co nam zrobicie? Come on. Wychodzimy albo nie wychodzimy. No, dokładnie. Więc jednocześnie Will.i.am prowadził live'a. Trochę dziwnie wyglądało moim zdaniem, ale okej. Na scenie prowadził tylko live'a też? Tak. 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 Bo ja wiem, jednocześnie trzymając telefon tak. I to był live. To ja po prostu może chciał udokumentować wszystko na wypadek, gdyby później wjechała cenzura i zostały wyblurowane te opaski. Nie wrócił z Polski. Były pomocy. Słuchajcie, no chciałbym powiedzieć, że to jest śmieszne, a to trochę nie jest śmieszne. I no rzeczywiście to odbiło się echem na całym świecie. Mm-hmm. Ten happening. No tak, no, o tym Sylwestrze Marzeń nie mówiły tylko polskie media, ale no zagraniczne, cały świat. I w sumie cały świat też dowiedział się właśnie, jakie u nas panują naprawdę nastroje, że takie, wiecie, no to nie jest nic wielkiego, że ktoś wyjdzie z
tęczą, akcentem tęczy na scenę gdziekolwiek, a no, u nas w Polsce urasta to do rangi takiego wydarzenia, tak. Że w głowie się nie mieści. Niesamowite. To jest tak durne, no. Szczególnie jakby jeżeli biorąc pod uwagę to, co myśli sobie obóz rządzący i gdzieś tam sympatyzujące z nim media, bo gdyby nie robili z tego żadnego problemu, tak, to nie byłoby tematu. Nikt by o tym nie usłyszał. Dokładnie. A nagle jest skandal na po prostu pół świata, bo zespół pokazał tęczę. Wow, naprawdę szokujące. No naprawdę, dzieci po prostu przed telewizorami, całe pokolenie już, kto to widziało, to już będzie... już. Wszystkie dzieci są gejami, lesbijkami, binarnymi. Naprawdę. Napromieniowanie, tak, wystarczy. Tęczowe napromieniowanie, dokładnie. Heteroseksualizm skończył się w Polsce 31 dnia. Tak, ale jeszcze... demograficzny taki łup, nie szok. Ale też w tą samą taką aferkę z tęczą była zamieszana Justyna Steczkowska, która pojawiło się w internecie nagranie, gdzie ona pozuje właśnie z zespołem. No i tak, już za kulisami chciała ich dorwać do zdjęcia. Za kulisami, no i tak niefortunnie po prostu, że tak powiem, trzymała Will.i.am'a, że no zasłoniła dłonią tęczę. No i oczywiście powstała burza, że specjalnie, że to takie już po prostu propagowanie, żeby... TVP wysłało, żeby posłać. Tajna misja Jusi. Na zasłoń. Justyna zasłoń. No, ale Jusia jak się dowiedziała, jaka jest narracja. Ale rzeczywiście to nagranie to było... To było dokładnie podejrzane, bo ona kilkakrotnie raz ściągała tą rękę i później znowu kładła na to ramię i zawsze w to samo miejsce. Dokładnie, i to było kilkakrotnie. Takie, jakby ten przypadek, no i wiesz, no, mała taka rzecz, ale ona nawet nie patrzyła na tą rękę, więc no, to było takie, że wiadomo, że to był przypadek, ale ludzie, to wystarczyła chwila, żeby jakaś taka teoria spiskowa wokół tego zaczęła się. Wyglądało to podejrzanie, ale no, Justyna... Jusia szybko musiała dementi pójść. Tak, Jusia szybko napisała, że jest zdruzgotana tym, jak tęcze, wszyscy w ogóle uwierzyli w taką manipulację i że to jest bardzo niesprawiedliwe ocenienie fragmentu filmu, gdzie Jusia i tak później wrzuca zdjęcia, gdzie ta flaga też tak, na tych zdjęciach się pojawiła. Jusia jest ally, Jusia, no tak, Jusia tak. Przyznaję, że przecież Justyna od lat, od początku swojej kariery wspiera społeczność, okej. Okay. Współpracuje z TVP obecnie, co może tutaj mogłoby być poddane pod dyskusję, ale no jest to już niczką, jest w Polsce ikoną społeczności LGBT. Wielokrotnie się opowiadała tutaj po naszej stronie, tak? Oh, wow, coming out, niesamowite. Więc Justice for Jusia. Tak, co złego, to nie ona. Tak. Na pewno nie miała złych intencji. Zostawcie Jusię alone po prostu. Tak. Zaraz po tym, jak Jusia już odeszła od Will.i.am'a, już puściła to jego ramię i jego tęczę, Will.i.am dalej prowadził live'a i zaczął tam tłumaczyć pewne sprawy i tak. Właśnie tam się taki wywód był na 2 minuty i jeden o taką grę słów się pokusił, nawiązującą do naszej sceny politycznej sytuacji, tak, że oni mogą być różnie nazywani jako Black Eyed Peas, że jest albo peace jako, że pokój, PAC, albo peace, no, że te groszki, czy jak to tam, PAC, ale nie, że peace, czyli... Peace. Prawo i sprawiedliwość. Ale naprawdę wjechał mocny research i byli świetni przygotowani. No, menadżerowie wiedzieli od razu, zarzuty. Jakby takie tak. PR, taki asekuracyjny, że co złego to nie my, nie? I od razu to poszło. Zaraz jak zeszli ze sceny, żeby broń Boże nie wyszły jakieś newsy takie nieciekawe tak, na ich temat. Przed, jak oni byli ogłoszeni, to w komentarzach było takie tak. Prześmiewanie. O, Black Eyed Peas, że jakby nazwa zobowiązuje. Także oni myślę, że bardzo zgrabnie z tego wyszli. Myślę, że jak wiedzieli, gdzie będą występować i wiedzieli, że zrzucą bombę tą tęczą. Ja na początku powiem wam, że jak zobaczyłem te opaski tylko, to miałem takie coś, Boże, przestańcie klaunować. Byliście kasą TVP i teraz chwilę migniecie opaską i co, jakby jest załatwione. Ale później ten rant na TikToku, na Instagramie i też słowa ze sceny, które padły, gdzie Will.i.am powiedział o wspieraniu mniejszości, również tych seksualnych. No fajnie, moim zdaniem naprawdę spoko, więc
TVP była tęczowa i tęczowo zaczęła nowy rok. Tam tylko zabrakło Ferdzi, niestety. Jak 1 stycznia, taki cały rok, więc słuchajcie, co to będzie. Ale jeszcze mało tego, jakby poza tym wszystkim, co zbili Will.i.am i Black Eyed Peas, najbardziej z tego wszystkiego mi się zdecydowanie podobało to, jak piana z pyska po prostu poszła całej prawicy. W związku z tym Twitter 1 stycznia był niesamowity. Wszystkie te tweety o tym, jak to właśnie zaraz to... Prawica się nagle podzieliła, bo ci tacy turbo skrajni zaczęli oskarżać Prawo i Sprawiedliwość o to, że w ogóle oni nagle promują homoseksualizm ze wszystkich w ogóle ugrupowań w Polsce. Ci zaczęli się wypierać i o dziwo nagle się pojawiły głosy osób takich kojarzonych z taką prawicą pisowską, że ludzie chcieli się po prostu bawić, dajcie Polakom się wybawić. Przecież to nie jest nic poważnego. Nagle ta tęcza jakby... Nawet premier Morawiecki się wypowiedział. No, telewizja polska nie ogranicza tej wolności artystycznej. Jesteśmy za tolerancją. Super. Tam się zaczęły... Byłem w szoku. Myślałem, że to jakiś deepfake, ale no nie. Tam się takie salto mortale zaczęły po prostu wyczyniać w związku z tą narracją wokół prostej tęczowej opaski. Jakby coś niesamowitego. Tak, no. I naprawdę, a oni nie widzą, że oni też jak gdyby dają tylko wodę na młyn całej tej dyskusji. Gdyby to przemilczali, to naprawdę nikt by o tym już nie gadał. I Jacek Kurski, który nagle zaczął lajkować, tak! Nie wiadomo dlaczego, tweety na przykład profilu Tygodnika tak? Nie, które wiadomo są w duchu takim mocno lewicowym sadzone. Nie wiem, co tam się wydarzyło. No i kolejny akcent, którym grało TVP, już od początku gdzieś tam teasowali, że będzie wielki Polak się pojawi na scenie. Oczywiście, i rzeczywiście pojawił się Wojciech. Papież? Może nawet lepiej, Szczególnie gdzieś tam na fali ostatnich tygodni, miesięcy. Wojciech Szczęsny wyszedł pod koniec występu swojej małżonki Mariny i wręczył jej bukiet kwiatów. Polska płacze. Polska płacze, no ale słuchajcie, co by nie było, Wojciech Szczęsny naprawdę był bohaterem narodowym tegorocznego mundialu. Ochronił nas przed kompromitacją. Ochronił nasze gole, ochronił gole i powiem wam, że no to takie oczko było, bo przecież Marina razem jak nagrywany był spot sylwestrowy, no to oni przecież razem wszyscy oglądali te zmagania. Marina się przecież tam z panią Joanną Kurską się ściskała. Także wielki Polak. Oni dobrze wiedzą, co robią. Oni dobrze wiedzą, co robią. I taka para medialna, co się zawsze fajnie sprzedaje. Fajnie, plus później przecież social media oszalały, bo wszyscy sobie robili zdjęcia ze Szczęsnym. Już ten Black Eyed Peas, fajnie, ale nawet Black Eyed Peas sobie zrobił zdjęcie ze Szczęsnym, a nie Szczęsny z nim. Oni wiedzą, co robią, fajnie. Naprawdę sprytny ruch. Tak, TVP i... Marina nagle będzie top gwiazdą. No tak, Marinie przecież w czasie Sylwestra wybił też 1 milion fanów na Instagramie, co chwaliła się. Bardzo sprytnie zaplanowana i dobrze, niech korzystają. Ile niech można tych Lewandowskich już? Dajcie coś nowego. No działo się naprawdę, jeżeli taki będzie cały kolejny rok, jak ten Sylwester. Tęczowy z playbacku, będzie podsumujmy, jaki będzie nowy rok. Niedźwiedzie, dekolty i Black Eyed Peas. Rydwany z niedźwiedziami. To czekamy. Takiego na, roku wam na życzymy, wydarzenia. Słuchajcie. Pełnego wrażeń, pozytywnych emocji, dużo miłości. I wam, i sobie takiego życzymy i będziemy na pewno wszystko omawiać w Pudelek Podcast. Dziękujemy i do usłyszenia. Pa, pa, pa. Buziaki.